Nie ma, a może mieszkańcy mają pytania? Nie? No to ja mam takie pytanie w razie. No bo to taka imponująca inwestycja jednak wymaga sporej współpracy. Wymaga jakieś te napoły polityczne też, ponieważ może się zdarzyć tak, że w prezydent spotka się w pracy z radnymi różnych partii politycznych. Jak to będzie wyglądało? Na przykład dzisiaj, nie wiem, mamy partię Prawo i Sprawiedliwość, która zupełnie łamiąc wszelkie zasady współżycia i relacji pomiędzy sobą, łamiąc w ogóle wszelkie zasady, no nie jest kandydatem do współpracy. Jak pan sobie to wyobraża też? Przede wszystkim z uwagi na obecną sytuację polityczną, ja nie wyobrażam sobie stałej koalicji z przedstawicielami tej partii. Nie wyobrażam sobie z uwagi na to, na łamanie konstytucji. Natomiast będąc prezydentem, będę prezydentem wszystkich mieszkańców. Nie tylko tych, którzy mnie wybiorą, ale również pozostałych. I to trzeba odłożyć na bok swoje sympatie polityczne czy antypatie. Przecież wyborcy różnych partii to też są mieszkańcy naszego miasta. Dlatego też dopuszczam możliwość współpracy z tymi radnymi wybranymi, jeżeli zostaną wybrani z partii Prawo i Sprawiedliwość, ale żeby była jasność. Poparcie polityczne, poglądy polityczne są ważne, ale nie są najważniejsze. Liczy się poparcie mieszkańców. Mieszkańcy są najważniejsi i dlatego, biorąc pod uwagę cel współpracy dla dobra mieszkańców, no to oni stanowią, my stanowimy nasze miasto, można dopuszczać do lokalnych, doraźnych koalicji, które służą realizacji celów. Zresztą, proszę Państwa, taka inwestycja bez szerokiego poparcia, bez szerokiej dyskusji nie byłaby